Pełna nazwa zespołu? PHU Rafał Majorczyk. Pytam o to, bo jesteście absolutnymi debiutantami w lidze, tak? Nie widziałem was wcześniej. Zjawisko, powiedziałbym, no wielkie piłkarskie w tym meczu. Skąd się wzięła drużyna? No jesteśmy ogólnie ze Śremu. Gramy tam w lidze takiej halowej. Takie orliki, takie sztuczna brama, to w sumie pierwszy raz. Domyśliłem się, że na salu macie dużo wspólnego, bo pokrzykiwaliście na siebie. To nie sala, tu trzeba grać inaczej, to rzeczywiście zupełnie inna dyscyplina sportu? No, na pewno piłka inna, lżejsza, lecą bardziej do góry, boisko też większe, mniejsze mamy tą salę w Śremie. Można bardziej się rozegrać. Nie? W sumie super się grało, powietrze jest, można grać. No, no. Ale z trawą sztuczną, naturalną mieliście kiedyś to czy nie? No tylko orliki, nie? Graliśmy na orlikach i tak w sumie nigdy nie próbowaliśmy. W sumie nigdy nie są którzy tutaj. Ale są chłopacy, co tam coś tam udawali. No, może pół tak. Pół zawodowcy. Dzisiaj mieliście pomysł na grę, czy po prostu nie wiedzieliście? Chcieliście się sprawdzić, zobaczyć jak to wygląda, bo pierwsza połowa była 1-0, był trudny mecz. Przyjechaliśmy po frycowe, ale no zobaczyć, bo dosyć gładko. Ukrojony w składzie przyjechaliśmy, ale wyszło jak wyszło i fajnie. No właśnie, jeszcze przeciwnik mówił do was, czemu oni szybciej biegają, czemu zawsze są przed nami. A więc forma, dyspozycja właśnie z hali jest taka fizyczna? No tam się trzeba grać silnie, zdecydowanie, nie? I cały czas gracie też, czy macie na razie przerwę? No teraz w sumie 18 kwietnia mamy ostatni mecz. Nie, no gdzie? No. 18 kwietnia teraz. Tutaj także dobry sprawdzian. Jakby jesteście też grupą przyjaciół, która zna się właśnie z tej drużyny futsalowej, czy jeszcze z szerszych? Może firma was łączy, czy firma jest waszym mecenasem? No w sumie to pacy są pozbierani z różnych zespołów. W sumie zespół dosyć świeży był w tym roku też, więc w sumie od października tak gramy ze sobą, nie? To jest, dzisiaj nie mieliście nikogo na zmianę, będzie was więcej? Będzie nas więcej, będzie na pewno. Będziemy mocniejsi. I mieliście motywację do końca, chcieliście grać na zero, bramka, świetny mecz dzisiaj, no i nie daliście, że tak powiem, mu na was pokrzyczeć, bo bramki nie straciliście. Woliście właśnie grać na zero z tyłu, tak futsalowo, trzymać z tyłu mocną obronę, grać z kontry, kilka bramek tak strzeliliście dzisiaj. No przede wszystkim na hali to jest szanowanie piłki i bramkarz, bo dużo gra z piłką, jest bardzo ważne, nie? Dużo to zależy od bramkarza gra, nie? Szrek, dobrze mówię? Tak. Świetny mecz, ale kilka bramek, zadowolony z tego debiutu. O, nie spodziewałem się, nie? Myślałem, że powiesz, że mogło być lepiej. No też mogło być lepiej, nie? Lecisz wiadomo, na nie? I koniec. No. Nie, naprawdę, dobry mecz, dobra forma. Jakby myślicie, że możecie zawojować także ligę na sztucznej trawie? Postaramy się. Po pierwszym meczu nic nie można w sumie powiedzieć. Co mogę powiedzieć? Zobaczymy po pierwszej rundzie. 5-0? Tak, śmiejemy więcej. No nie, zobaczymy po pierwszej rundzie, jak to wszystko się ułoży, nie? To jeszcze na koniec zapytam, jak dojdzie ta druga, no, jeszcze kilku zawodników, to będziecie mocniejszy, nie wiem, w ataku, w obronie. Znacznie szybciej, zdecydowanie. Zabrakowało sił i bez zmian, to wiadomo, nie? Ciężko szybkość. Było złapać te powietrze na tym meczu. Tutaj bym powiedział, że młodsza gwardia przyjdzie, bo to są starsi już. To uważajcie, na tą drużynę ze Śremu jest bardzo, bardzo, bardzo dobra.